Cześć, witamy na Scrap Passy, tu Olaf i Agata. Dzisiaj robimy kartkę z okazji Dnia Nauczyciela. Tak, cześć. Będziemy tworzyć kartkę. Ja już sobie przygotowałam małą kompozycję. Tak naprawdę kompozycja jest z tego, co miałam na biurku, dlatego też dużo tutaj jest miksów, czyli elementów z różnych kolekcji. Lekcji. A że mój głos w ogóle nie nadaje się do mówienia, to moim głosem komentatora. Tak, będzie komentator Olaf. Także Olaf, zaczynamy. Teraz najpierw bierzemy taki arkusz A3. Nie A3! Po prostu kawałek papieru. No to kawałeczek papieru, taki jakiś bardziej odzdobiony. Z literkami z tyłu. Kolejny to jest chyba ten taki powiknięty taki papierek. Tutaj na razie robimy. No to tak, no to tutaj jest. Mama musi smarować bardzo mało kleju, żeby nie przekleić. Smaruj. Wydaje się, że tam już tylko kleju, a tak mało. Tutaj jest chyba z lekcji bardziej czytania, czyli bardziej z polskiego. Ale co? No tutaj jest. Mówiłaś, że ze wszystkich tak lekcji. No i mamy tutaj lekcję. Czytanie polskiego. To jest pisanie też, to polski jest. Teraz to jest fragment jakaś... papieru, po prostu to jest jakaś nieudana kartka. Praca. Nie. Po prostu jakaś taka zabrązowiona kartka. Tak. Z tuszem. Tuszem. Distress Ink Vintage Photo. Pomazany szczoteczką. Czyli taki przyciemniony. Nie mam siły, ręka mnie boli nawet. No cóż, takie życie. I tu też mam jakiś fragment. Tu jest zaokrąglony, bo był nacięty. I przyklejam pod delikatnym skosem. A następnie układziemy z lekcji kaligrafii karteczkę. I ja bym chciała ją podnieść do góry. A więc gdzie są te takie te kosteczki? Mogłyby być takie kosteczki, ale mamy też tekturki. O. Jakie tekturki? To te tekturki takie. Mhm. Te takie słynne tekturki. Dlaczego słynne? Bo przez nie, nie mogłem zrobić tego projektu. I to są już słynne tekturki. Ale jakiego nie mogłeś projektu zrobić? Nieważne. Pokażę ci potem. Masz więcej takiego materiału? Tak, mam. O, to mi się przyda. Tylko ten materiał będzie trzeba jeszcze ze sobą bardziej skleić. Właśnie mniej więcej tak. Po to, żeby był grubszy. Bardzo dobrze. No to ja to wiem. Tylko nie wiem, jak wytnę tą kółko. Tylko było trzeba je skleić klejem na gorąco, żeby się na długo nie rozklejały, bo to... Myślę, że na gorąco nie, dlatego że klej na gorąco zostawi taką warstwę grubą, a ten zwykły klej no tak, jest ale bardziej się, płynny. Ale to się potem szybciej odeczepi. Okej. Mamy tutaj przepiękną lekcję kaligrafii z jakimiś tam nieudanymi pracami. I teraz tak, wykrojnik Scrap Passy. Ten taki papierki. O, tak. Tak to wygląda. Sysecka. A sysecka będziesz używała? Nie wiem. I może na początek podkleimy, bo wycinałam tutaj fragmenty kartek. Ten będzie fajnie, jak będzie na wierzchu. To może najpierw podkleimy ten środek. Jeszcze nie, żebym wiedziała. O,
To co? No dobra, nie będzie na takiej wysokości. Zapominajka. Albo nie zapominajka. A taki prezencik co robisz? Olewku. No raczej nie. Tutaj jesteśmy teraz. Okej, to tutaj mama już kładzie ten taki ze skarpasy wykrojnik. I podklejamy wycinankami. Wow, ładne te listeczki takie. Delikatne. No, delikatne muszą być. A tam są jeszcze jakieś owoce widać. Tutaj nie za dużo tego kleju, bo będzie bardzo płynne. Kartka nasiąknie nim. Testowałem. Zadziałało. Ojo, ten kwiatek się prezentuje. Ale to jak tu coś położę, to tym zasłonię. Więc o, o, tutaj te owoce, tutaj te owoce. I te owoce bym podniosła, żeby tu jednak jest dość duża wysokość. To teraz kosteczkami bym je podniosła. Mamy gdzieś tu kosteczki. Tutaj są jakieś koteteczki. No daj. Kosteczki. Koteczki. To już poszykujemy na kosteczkach. Super. Okay. Żeby mniej więcej gdzieś tam była podpórka. A są tu jeszcze gdzieś jakieś listki? O, tu są jakieś listki, bo tutaj w tym narożniku będzie tak łyso. Jeszcze takie ładne listeczki znalazłam. Masz jeszcze takiego kota, takiego naturalnego z listkiem. Nie, kota nie chcę. O! Znalazłem białe owoce, jak w szarlatanie. W szarlatanach. Jakiś kurowiec. Białe owoce. Też mogłoby to być. To więcej też liści. A tu jest jakiś naturalny liść taki. Bardziej naturalny. I teraz możesz mi dać ten pistolet na gorąco. I fa. Uważaj, trzeba się uważać, żeby się nie oparzyć. Tak. Bardzo trzeba uważać. No. Biedny delikatny kwiatuszek. Już. I jeszcze zanim przykleimy tutaj te kwiatki, dwa, to jeszcze podkleimy sznurkiem. A to jest gumeczka, czy taki sznurek? Nie, to jest sznurek woskowany, cienki. Robimy sobie tutaj kokardkę. Uważaj, się nie oparz. Drugą, białą. Gdzie jest biały sznurek? A zobacz. Zrobisz mi dziurę w kleju. O nie. No. O nie. Tak nie może być. Nie. Nie możesz klejem na gorąco, tym dzióbkiem, dotykać plastiku, no, bo co się stanie? Jest bardzo gorąco, a plastik się chyba roztopi. Dokładnie i będzie klej wypływał bokiem. Ten kotek taki przekonujący. Jednak masz więcej tej tekturki.
Mówiła, że mam. Patrzę do tyłu i żyję. O, ale ładne dwa sznureczki. Teraz pytanie, czy się przykleją do kleju? Chyba się przykleją. Tak. Okej. Okay. Będziemy jeszcze drugi ten wykrojnik ze skapacji używać. A tutaj? Znalazłem ciekawego ptaszka. Miałam jakąś tekturkę, zamyślę do użycia, ale chyba będzie za nadto. Mamy więcej listków. Ale więcej nie jest mi już potrzebne. Okej. Okres na listki. Już okres. Takie dwie. Kwiatki z pomeranu. Z użyciem tuszy Distress. To są takie. Ink. To są z Iranu. Z pomeranu. Powiedział, że mam z Iranu. O, kalendarz jako ten kalendarzowy dzień. Tak, 14, zgadza się. Dobre miałeś skojarzenia. Ja bym zdążyłam policzyć. 4 razy. 4. 4 razy 4, 16. Dobra. 4 razy 3 to jest 12 dni. I tutaj użyjemy tutaj fragmentu. A ponieważ jest za dużo, co my tu obetniemy? Tu obetniemy. No. O, ładnie nawet wygląda, też ładnie. Chyba tu jeszcze obetniemy. Bo nam zasłania. O. Bo nam zasłania o. Nasze pióra. No tak, te pióra od kaligrafii takie. Tutaj jakieś przyniosłeś? Tak, listki tutaj. Listki. Nie, skrytki jakieś przyniosłem listki. Okej. Oho. Mrówki są jeszcze. Przysłoni. Tak, obecniemy tutaj. Okay. Widać te owoce z pasi kurowic. Tutaj przyniosłem jeszcze nam borówki tutaj. A który kwiat? A taki malutki miał być tutaj kwiatuszek? Chyba tak. Tu jest jakiś, ale niedokończony. O, może tak zrobimy. Te jagódki podkleimy na kosteczce. Jagódeczki! Będą tak fajnie kontrastować. Ukryjemy te rzeczy. I tu pod spodem schowany. Bawimy się schowanego. Tak, żebym o. O, ładnie to wygląda. Wygląda jakbyś wcale tego nie zagięła. I tutaj dorzucimy jeszcze taki. Taki kwiatuszek. Nie, to są listki też. A, ja tutaj widzę, że kwiatuszek trzeba. Ja tutaj mam dwa piękne. Jeszcze jeden by się też przydał. A tu jest mama ten taki bardziej ożywiony listek. Taki bardziej pozaginiany. Jaki? Pozaginany. Nie pozaginiany. Pozaginany. O tak. No i tutaj jeszcze jakiś. I ten kwiatuszek, ale do tego kwiatuszka też może przykleimy kokardeczki.
Obcinaj. No to już się ciemno chyba robi. Powoli się robi ciemno. Oj. Tutaj może zapalimy światełko. O, jaśniej. Teraz będzie. Oj. Teraz to już jest jasno. I tu jeszcze. Chcę przeciągnąć. Tu. Okay. Przeciągam stędę, jestem z siebie dumny. No dobra, i tu podkleimy jeszcze. Sizalem. Mało. Ten sizal jak lek po prostu. Sizalus. Sizalus, tak brzmi, jak lekarstwo? Tak. Okay. Sizalus Nemeus. Nawet jak miasto. Tworzymy nowe słowo. Słowo twórstwo. Tak jest, okej. Okay. I nasz kwiatek też już się trzyma. Jeszcze coś dokładnie. O, tego ptaszka, o którego ci mówiłam. Może na pióru usiądzie. Na pióru? Na piórze. O, na piórze. O, albo tak będzie jeszcze. Podklejamy go. Ale już klejem. Mogło być trochę. O, może nie ucieknie. Może nie. Może na kalendarz mój niedzieli. No i nasza taka karteczka. Gotowa. Pa, pa.